Poszło? Poszło? Nagrywa się. Okej. Cześć, tu Rafał i Wojtek z wydawnictwa Hengal. Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Księdze Stali. Dokładnie. Od jakiegoś czasu napływają do nas różne pytania, na które postanowiliśmy odpowiedzieć właśnie w tym filmiku, żeby w takiej skondensowanej formie mogliście sobie przejrzeć je, nabyć tą wiedzę, tak? Także cóż, nie będziemy dalej tutaj mitrężyć, możemy przejść dalej. Czy za 59 zł dostaje się drukowany podręcznik? Jeśli tak, czemu jest tak tanio? Za 59 zł dostaje się drukowany podręcznik, tak, w twardej oprawie, papier kredowy, 130 stron mniej więcej. Około. Także no, cena jest dobra i tak, w tej cenie dostaje się drukowany podręcznik. Czemu to jest takie tanie? Jest to projekt polski, nie jest obarczony żadną licencją i autor prawie, że zrzekł się swojego honorarium, więc mogliśmy to przekuć w taką lepszą cenę. Tak, jest jeszcze jedna akcja, na którą wpadł Maciej, część finansów ze zbiórki trafi na jakiś cel dobroczynny związany ze zwierzętami. Jaki dokładnie, ten będą mogli wybrać wspierający po zbiórce. Świetnie, dobra. Sterta Stali to dodatek czy nowa gra? Sterta Stali to jest właściwie nowa gra, ale ona bazuje na Księdze Stali. Tak? Tak, jest ta sama mechanika. Jeżeli ktoś grał na przykład w Księgę Stali, to w stercie też bardzo dobrze się odnajdzie. Mechanika jest lekko zmodyfikowana, ale nie na tyle, żeby nie wiedzieć, o co chodzi. Dokładnie. Chodziło po prostu o to, żeby lepiej oddać klimat i temat gry w Stercie Stali. Bardziej w księdze będziemy walczyć o przetrwanie, walczyć z tworzycielami, potworami. To jest bardziej low fantasy, tak? A w Stercie Stali będziemy podróżować po opuszczonej stacji kosmicznej. Będziemy tutaj więcej się bawić, będzie więcej tak. Tej takiej epickości. Epickości i walka o przetrwanie też będzie tylko, że w kosmosie. No tak. Także więcej eksploracji. Mhm. Także to są zupełnie odmienne klimaty, tak? Dobrze. Pytanko. Czy będzie dedykowana talia kart? To zależy od dalszego rozwoju gry, więc to tak naprawdę zależy też od Was, tak? Na zbiórce na pewno się nie pojawią te karty, ale po zbiórce to już jest temat otwarty. Czym będzie Craftbook? W sumie to Crowdfunding Book. Czym będzie? Będzie zbiorem wszystkich dodatków i suplementów, które ufundowały się podczas zbiórki do Księgi Stali i do Sterty Stali. Będzie to wydrukowany, limitowany podręcznik, dostępny tylko i wyłącznie dla wspierających. Potem on już się nigdzie nie pojawi. Ma być to swoista nagroda dla zbiórkowiczów. Będzie wydany w takiej samej formie jak Księga Stali i Sterta, czyli twarda oprawa, kredowy papier. Dokładnie. To cóż, mogę przejść dalej. Kiedy będzie PDF? I to jest w sumie bardzo ważne pytanie, dobre. Czyli tak, PDF właściwie Księgi Stali już jest gotowy i jego otrzymacie za pośrednictwem Drive-Thru RPG 10 minut po zakończeniu zbiórki. Tak? Czyli jeszcze w nocy, jak się skończy zbiórka, to my będziemy jeszcze od razu tego PDF-a Wam wysyłać. Także sprawdzajcie skrzynki pocztowe. Dokładnie. No to co dalej? No możesz wziąć. Dlaczego nie ma ekranu mistrza gry? Czy będzie ekran mistrza gry? Sprawa wygląda praktycznie tak samo jak z kartami. Nie będzie ich na pewno na zbiórce, ale nie mówimy, że się nie pojawi w ogóle. To wszystko zależy od tego, jak gra będzie przyjęta przez graczy. Dokładnie. Także tą kwestię zostawiamy otwartą. Zobaczymy, co będzie po zbiórce, po premierze. Tak? Dobra. Dalej. Co jeśli wsparłem zbiórkę i w nagrodzie jest też Sterta Stali?
co zrobić, by dostać Księgę Stali na święta. Mając jedną przesyłkę wykupioną, otrzymacie stertę i Księgę Stali w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, tak? Czyli w momencie premiery. Jeżeli będziecie chcieli rozbić sobie to na dwie przesyłki i tak, dostać Księgę Stali pod choinkę. Dokładnie. No to musicie wykupić po prostu kolejną wysyłkę, którą znajdziecie u nas w dodatkach na zbiórce, tak? Tam jest albo paczkomat, albo kurier do wyboru, także będziecie mogli to zrobić, tak? I wtedy można zmienić, ważna sprawa, bo też pytania są o termin, kiedy będzie wysyłka. No wysyłka będzie samej Księgi Stali. Jeżeli ktoś na przykład wziął samą Księgę Stali lub ma dwie wysyłki wybrane ze stertą, to Księga Stali będzie wysłana zaraz po zbiórce. Docelowo z drukarni mamy dostać książki jeszcze przed zakończeniem zbiórki. Dokładnie. Czy będą jakieś progi społecznościowe? Tak. Progi społecznościowe będą. Mamy je zaplanowane, przygotowane dla Was. Maciej już wie, co będzie na nich. Także kwestia otwarta, śledźcie fanpage'a, ponieważ myślę, że niedługo one się pojawią. Także cóż, znowu następne pytanie, nie? Dalej. Czy sterta stali też będzie w twardej oprawie? Oczywiście sterta stali będzie tak samo wydana jak Księga Stali. Twarda oprawa, ten sam papier, ten sam format. Także będzie to ładnie na pewno wyglądało, jeżeli chodzi o taką wartość kolekcjonerską, na samej półeczce, tak? Okej. Okay. Jeśli będzie 25 tysięcy na zbiórce i będzie można kupić drukowane dodatki, będzie to jedna książka zbiorcza, czy osobne dla Księgi Stali i Stety? Wszystko będzie razem. To jest ważne. To ma być taka nagroda typowo dla wspierających. Ten crowdfunding book nie będzie dostępny poza zbiórką i będzie w sobie zawierał wszystkie te PDF-y, które do tej pory udało się ufundować. I może jeszcze jakieś tam po prostu do tego dojdą. Także to tak, będzie na pewno taki... Tak, nie jest to książka dedykowana ani Księdze Stali, ani stercie. Ona jest dedykowana całej zbiórce, bo pojawią się tam materiały w druku, które nigdy już w Księdze się nie pojawią. Tak. I będą też wydane tak samo jak reszta, czyli twarda oprawa, ten sam papier, żeby zachować spójność, tak? Czy pojawi się możliwość zakupienia samej maty? To bardzo szybko, taka możliwość już jest na zbiórce, w dodatkach, także możecie kupić sobie Księgę Stali i do tego samą mapę. Tak? I jak duża jest mata do gry? Mata do Księgi Stali będzie miała wymiar 80x60 cm, czyli będzie to ten sam wymiar, jeśli ktoś posiada naszą matę na przykład do Słowian. Czy Agonii? Czy Agonii? To samo. Czyli ona jest dość duża. Możesz ją pokazać właśnie. Także rozmiar będzie na tyle duży, że można zakryć Wojtka. Tak. Potrzebny jest duży stół. Dość. Także no taki sam rozmiar, ale inny materiał będzie przy macie do Księgi Stali. Czym będą różnić się? Ta jest wykonana z ekoskóry, a mata do Księgi Stali będzie suchościeralna. Czyli będzie można na niej pisać mazakiem, dodawać jako mistrz gry na przykład jakieś nowe lokacje, opisy i potem to ładnie zatrzeć. Tak, mata została właśnie w ten sposób zaprojektowana. Tam jest troszeczkę miejsca właśnie na takie notatki, czy jakieś, żeby coś sobie samemu tam zaznaczyć. Chodzi o to, że ten świat daje taką możliwość mistrzowi wprowadzenia takich fajnych rzeczy. Nawet jest mechanika tworzenia własnych lokacji, tak, które mogą być rozbudowywane przez graczy. I chodzi o to, żeby ten gadżet był bardzo przydatny w trakcie gry, więc tak naprawdę co kampania, to ten świat będzie też troszeczkę inaczej wyglądał. To myślę, że jest ważne, nie? Okej, dobra. Interesuje się ostatnim pytaniem. Tak. Czy będą prowadzone rozgrywki online, aby przybliżyć grę? Tak. W tej kwestii już rozmowy wstępne prowadziliśmy. Jest pomysł. Tutaj pozdrawiamy Filipa, naszego grafika. I to on będzie mistrzował.
taka sesja odbędzie się na Discordzie. Będziecie mogli przyjść, zajrzeć, posłuchać, jak wychodzi Księga Stali, że tak powiem, w ogniu, jak ta mechanika się sprawuje i jak prowadzić taką sesję w tej grze. Także myślę, że to bardzo dużo pomoże takim osobom, które jeszcze nie są zdecydowane, czy wesprzeć zbiórkę, czy nie, bo chciałbym właśnie sobie posłuchać, tak? To chyba na tyle. To chyba było na tyle, także... Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, pytajcie w komentarzach, piszcie do nas śmiało, jesteśmy otwarci, także... Dokładnie. Jeżeli nazbieramy troszeczkę tych pytań, postaramy się dla Was jeszcze jeden taki filmik przygotować. Tak, także piszcie, mailujcie i cóż, do zobaczenia. Dzięki za poświęcony czas. Cześć. Bym jeszcze jedną głowę wypił. Chcesz jeszcze raz to nagrać? Tak. No, to dobrze.